Dobry wieczór, kochane dzieci. Witam was bardzo, ale bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu bajeczek na dobranoc. Nie mogłem się już doczekać, kiedy znów usiądziemy razem o 19:30 i posłuchamy kolejnych pięknych przygód. Mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, wskakujemy do łóżeczek, uśmiechamy się szeroko do mnie, możecie mi jeszcze pomachać na dobranoc i wsłuchujemy się w nową bajeczkę, która jest dzisiaj, słuchajcie, naprawdę długa, na nowy tydzień. A bajeczka jest pod tytułem Przyjaciele z ogrodu. Dowiemy się, jakie zwierzątka przyjaźnią się w ogrodzie. Zapraszam serdecznie. Och, już się nie mogłem naprawdę doczekać, ale już jestem. Zapraszam na bajeczkę pod tytułem Przyjaciele z ogrodu. Nuki uwielbia oglądać zwierzęta. Dziś miał się wybrać do zoo, ale Paco poszedł rano po zakupy i jeszcze nie wrócił. Nuki i Lola czekają więc na przyjaciela i Nuki jest trochę naburmuszony. Co to za dziwne czarne straszydło usiadło na listku? Nuki aż podskoczył z wrażenia. Straszny owad miał chyba 10 skrzydeł, a gdy je złożył, okazało się, że to Biedronka. Śliczna mała Biedronka napędziła wam strachu? Kiedy rozwinie skrzydła i leci, rzeczywiście wygląda jak jakieś straszydło. Ale czy naprawdę masz 10 skrzydeł? Wcale nie. Biedronka jest chrząszczem, ma więc 2 pary skrzydeł, czyli razem 4 skrzydła. Gdy siedzi spokojnie, widać pierwszą parę skrzydeł, przekształconą w twarde pokrywy. U Biedronki są one bardzo ładne, czerwone w czarne kropeczki. Do latania służy druga para skrzydełek, delikatnych i przeźroczystych. Żeby je rozwinąć, owad musi najpierw podnieść pokrywy. To dlatego Biedronka w locie wygląda trochę dziwnie, jakby miała mnóstwo skrzydeł. Czy Biedronki przynoszą nam z nieba kawałek chleba? Ależ skąd? Lubimy je jednak, ponieważ polują na owady szkodniki. Czy znacie inną nazwę Biedronki? No jasne, że znamy. Boża krówka. A cóż to znowu za bzykadło lata Nukiemu koło ucha? Nuki oburzył się i odskoczył. Kim jest ten żółto-brązowy fruwający futrzak? Czego ode mnie chcesz? Zapytał zdenerwowany Nuki. Pachniesz miodem, odpowiedział maleńki futrzaczek. Uwielbiam ten zapach. Nuki, to jest przecież pszczółka, zawołała ze śmiechem Lola. Przyciąga ją zapach miodu. Chyba niedokładnie umyłeś sobie buzię po śniadaniu, misiu. Nuki oblizał się. No tak, na buzi została mu kropelka miodu. Lola ma rację. Żółto-brązowy futrzaczek to pszczoła. Czy wiecie, z czego słyną pszczoły? Tak, tak, pszczoły robią miód. Trzymają go u siebie w domu, czyli w ulu. Pszczelarz podbiera pszczołom trochę miodu i dzięki temu możemy potem kupić ten słodki produkt zapakowany do słoiczków. Pszczoły są bardzo pożyteczne, ale trzeba uważać, żeby ich nie rozzłościć. Jeśli pszczoła się zdenerwuje, może nas urządlić, a to bardzo boli. Jednak pszczoła nie jest z natury wojownicza. Jeśli nie czuje zagrożenia, może nawet przez przypadek usiąść nam na ramieniu i wówczas sama zdziwi się nie mniej niż my. Zachowajmy spokój, a na pewno nie zrobi nam krzywdy. Co przyciąga pszczoły? Wiadomo, zapach słodkości oraz kolorowe kwiatowe wzory na ubraniach. A czym różni się pszczoła od osy? Osa nie ma futerka i jest żółto-czarna. Łatwo wpada w złość, a wówczas może boleśnie urządzić. Zobacz, Nuki, jaki słodki mały robaczek, powiedziała Lola. Mały na pewno, ale czy słodki? Zastanawiał się Nuki. Skąd go masz?
podniosłam z ziemi, odpowiedziała Lola. Jak myślisz, czy robaczek mógłby zamieszkać u nas w domu na stałe? Czy ja wiem, mruknął Nuki. A czy byłoby mu u nas dobrze? Brawo, Nuki. Bardzo mądre pytanie. Zawsze musimy je sobie zadawać, kiedy myślimy o tym, by wziąć do domu jakieś zwierzątko. Każde zwierzę ma swój ulubiony rodzaj domu. Ptaki wiją sobie gniazda i lubią latać, gdzie im się podoba. Dlatego ptaszek znaleziony w parku albo na skraju lasu na pewno nie będzie szczęśliwy w klatce. Do swojego domu nie możemy też zabrać jeża ani wiewiórki. Każdy z nich woli żyć na wolności. A jeżeli spotkamy bezdomnego kotka lub pieska, zanim go pogłaskamy, zapytaj dorosłych, co o tym myślą. Lolu, ten uroczy robaczek to dżownica. Może mieszkać tylko w ziemi. W domu mogłabyś ją włożyć do dużej donicy z posadzonymi roślinami, ale i tak nie widywałaby swojego robaczka. Dżownica ucieszyła się, jeśli położysz ją na miękkiej ziemi i pozwolisz jej wrócić do innych robaczków pod ziemię. Pa, 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 robaczku, zaniosła ją Nuki do ogrodu. O, wrócił Pako. Cześć, Pako. Witajcie, przyjaciele. Ale cię długo nie było, zauważył Nuki. Już nie zdążymy do zoo. Nie szkodzi, zawołała Lola. Tu też jest dużo zwierząt. Spotkaliśmy już biedronkę, pszczołę i dżownicę. Ja też widzę zwierzątko. Pako podskoczył z radości. Gdzie, gdzie? Zapytali chórem Nuki i Lola. Rozejrzyjcie się dobrze, powiedział Pako. Nie ma rąk ani nóg, tylko dwa rogi i zakręconą muszelkę. Już mam, ucieszył się Nuki. Siedzi na domku dla lalek. Na moim domku? Zmartwiła się Lola. Tu nie może mieszkać. Może go zaniesiemy do szklarni. Zaczekajcie. W szklarni nasz ślimak na pewno poczułby się cudownie, ale rośliny nie ucieszyłyby się z jego odwiedzin. Dżownica żyje w ziemi i żywi się drobinkami. Sprawia, że ziemia staje się miękka i dobrze napowietrzona, dlatego rośliny lubią dżownicę. Ślimak jednak żyje na roślinach i obgryza ich liście. Ani rośliny, ani ogrodnicy nie są tym zachwyceni. Taki gość w szklarni byłby szkodnikiem. Zostawcie go lepiej na chwastach. Ślimak ucieszy się, bo lubi ich liście. Tak naprawdę ślimak ma nogę, ale tylko jedną. I nie ma rąk. Mówimy, ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Ale to nie są rogi, tylko czułki. Na końcu każdego czułka jest oko. Nie dotykajcie czułków ślimaka, żeby nie zrobić mu krzywdy. Czy ślimak chrupie liście zębami? Nie, nie ma zębów, tylko ostry język, którym ściera pokarm jak tarko. Przyjaciele postanowili, że zostaną w ogrodzie. Może znowu spotkają jakieś zwierzątko. Tak się wspaniale bawili w domu, że zupełnie zapomnieli o wypatrywaniu zwierząt. Nagle? Co to za dziwny głos? Przyjaciele nadstawili uszu, wołanie powtórzyło się. Nauk rozejrzał się i pierwszy dostrzegł czarno-białego ptaka. To sroka! Rozpoznał. Sroka złodziejka! Wystraszyła się Lola. Czy powinniśmy szybko schować nasze zabawki? Nie musicie się bać. Sroka wcale nie jest taką złodziejką, która porywa wszystko, co ładne i cenne. Ten ciekawski ptak lubi błyszczące, lśniące przedmioty, zwłaszcza jeżeli odbijają się w nich promienie słońca. Jeśli coś niedużego spodoba się sroce, ptak może rzeczywiście zabrać sobie tą rzecz, jeśli w gnieździe obejrzeć ją na spokojnie z bliska. Niektórzy myślą, że wołanie sroki ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale to nie zupełnie prawda. Głos sroki nie oznacza, że wydarzy się coś złego. Sroka woła czak-czak,
gdy coś ją niepokoi, na przykład zobaczyła dużego psa albo myśliwego. A skąd wie, że to myśliwy? Sroki są bardzo bystre i sprytne. Doskonale wiedzą, do czego służy strzelba. Hej, sroczko! U nas jest bezpieczna. Zapraszamy! Nuki, Lola i Pako tak się świetnie bawili w ogrodzie, że nawet nie zauważyli, kiedy nadciągnęły czarne chmury i zaczął padać deszcz. Najpierw spadło kilka dużych, ciężkich kropli, a zaraz potem z nieba polały się strugi ulewy. Przyjaciele rzucili się biegiem do domu. Ktoś jednak ucieszył się z deszczu i właśnie wyszedł ze swojej kryjówki. Kto to taki? Patrzcie, żabka! Zawołał Pako w biegu. Chyba podoba się jej deszcz, zauważyła Lola. Chlup! Żabka wskoczyła do kałuży i szczęśliwa popływała sobie w niej. Tak, jak my pływamy w basenie. Tak jest, żaby uwielbiają deszcz. Ich skóra musi być zawsze wilgotna, dlatego nawet mrzawka jest dla żaby wspaniałą okazją do spaceru. Żaby lubią pływać, a ich styl to oczywiście żabka. Wiosną w dużych kałużach i oczkach wodnych możecie zauważyć skupiska galaretowatych kulek z małymi czarnymi kropkami w środku. To skrzek, czyli jajeczka żab. Jeśli woda nie wyschnie, z jajeczek wylegną się maleńkie kijanki. Kijanka nie ma łap, za to może się pochwalić ogonkiem i pierzastymi strzelami, które jej sterczą po bokach ciała. Gdy minie kilka tygodni, kijanka straci skrzela, a wyrosną jej tylne łapki. Potem pojawią się przednie łapki. Ogon zniknie i zamiast kijanki będziemy mieli małą żabkę. Spróbujcie poobserwować kijanki w kałuży. To czasami lepsza zabawa niż wizyta w zoo. Tylko pamiętajcie, nie wolno im dokuczać. Deszcz szybko minął, chmury się rozwijały i wieczorem na pogodnym niebie rozbłysły gwiazdy. Nuki chciał już się położyć spać, ale zerknął w okno i zobaczył na tle nieba roztańczony czarny cień. Co to może być? Ptaki już dawno śpią, a ten skrzydlaty zwierzak też jest chyba senny, bo lata tak jakoś dziwnie, jakby się zataczał. Bardzo śmieszny z niego kolega. Psst! Skrzydlaty nocny zwierzak to nie toperz. Przez cały dzień śpi w swojej kryjówce, głową w dół, przyczepiony nogami do belki, u sufitu albo gałęzi. Kiedy się ściemni, wylatuje, żeby zapolować. Nietoperze latają za kosami w półmroku lub ciemności i łapią owady. To bardzo miło z ich strony, bo dzięki temu mamy wokół siebie mniej komarów i innych gryzących owadów. Czy to prawda, że nietoperze wplątują nam się we włosy? Ależ nie! Jeśli na podwórku rozwiesimy cienką żyłkę albo mocną nitkę, możliwe, że jakiś biedny nietoperz zaplącze się w nią niechcący. Tak jak zaplątałby się pies, gdybyśmy taką przeszkodę rozwinęli przy ziemi. Ale czyjąś głowę albo czuprynę każdy szanujący się nietoperz będzie omijał z daleka. Dobrej nocy, miły nietoperzu. Gdy my idziemy spać, ty ruszasz do pracy i zabawy, a kiedy wstajemy, ty już sobie słodko śpisz. I tym ostatnim naszym przyjacielem nietoperzem, kochane dzieci, otworzyliśmy kolejny cudowny tydzień. Spokojnych snów. Leżcie w łóżeczku, cieplutko wypoczywajcie, śnijcie o pięknych przygodach, o swoich przyjaciołach z ogrodu. Możecie mi wysłać wiadomość, jakich przyjaciół spotkaliście u siebie w ogrodzie. Dobrej nocy, kochani. Czytał dla was Sensei Marek. Dobranoc.